Czy wy też czujecie osamotnienie tych LEDów? Są same w pokoju, jedyne. Więc myślę, że przydałby im się towarzysz. Dlatego zrobimy LEDy, przykleimy je pod moim stanowiskiem, pod biurkiem. Tutaj. Da-da-da-dam. Sam pasek LED przyszedł do mnie dzisiaj. Całość na razie prezentuje się w taki oto sposób. Przyszło do mnie to w takim oto pudełku. Niestety żadnej instrukcji nie ma. Jego co podaję link w opisie do tego. Niestety żadnej instrukcji tutaj nie dostałem. Jest oczywiście tutaj z tyłu. Różne rzeczy naznaczone, tutaj jak niektóre rzeczy używać, jak ciąć, w których miejscach. No, ale niestety żadnej instrukcji nie ma, bo na przykład dla osób, które zupełnie nie wiedzą na przykład, a chciałyby na przykład pociąć sobie te LEDy, jakoś tam zlinkować, to niestety nie ma jakiejś tam informacji. Jest to w takiej czarnej korbce. Ja już niestety to nie mogłam się oprzeć po prostu, żeby to otworzyć, więc unboxingu nie mam, no ale jest to na tyle proste pudełko, że tak po złączeniu wszystkiego się prezentuje. Może podepnijmy po prostu do prądu. W tym momencie znajdujemy się pod moim łóżkiem. Tutaj jest gniazdko. Podepniemy sobie je teraz do prądu. I zaczynają świecić. Możemy oczywiście przełączać pomiędzy różnymi trybami. Chciałem też dodać, że ten pilot, który dostałem razem w zestawie z tymi LEDami, jest o wiele większy i ma oczywiście więcej funkcji niż ten, który kupiłem wcześniej. Ten wcześniej kupiłem w Obi za 120 zł, więc... A ten 30, więc o wiele bardziej się opłaca. Możemy przełączać oczywiście pomiędzy różnymi kolorami. Na przykład tutaj RGB jest również. No i możemy te kolory pośrednie sobie przełączać. Na przykład możemy wziąć taki tryb przechodzenia powolnego. Możemy też na przykład zrobić tak, żeby wolniej to przechodziło wszystko. Wolniejsze było to przejście lub bardzo szybko na przykład, no coś takiego. Możemy oczywiście wyłączyć, wyłącza się tym przyciskiem, tym samym się włącza i o dziwo działa, nawet jak nie jest skierowane w stronę tego odbiornika. Dobrze, ale weźmy się trochę do pracy i zróbmy coś w kierunku, żeby przymontować te LEDy pod biurko. Obliczenia zrobiłem. Niestety wyszło, że obwód mojego stołu jest za długi, bo ma 5 metrów i 60 cm, a te LEDy mają 5 metrów. Ale nie muszę też mieć na całej długości tych LEDów, więc zacznijmy je montować. I zobaczymy też, jak poradzi sobie klej. Okazało się, że ten pasek LED ma trochę słabszy klej od tamtych, bo do tamtych praktycznie nie potrzebowałem taśmy, do tych niestety tak, bo czuję, że będą się odklejać, już teraz się odklejają. No jest trudniej, jest trudniej. Chwila
przerwy i zobaczmy, jaki jest efekt. Wow. Ale fajnie to wygląda. Wow. Już w tym momencie wygląda to bardzo fajnie, a szczególnie jak zgaszę o to światło. No to jest... Jest dobrze, jest ładnie. No, mi się to podoba. Mam motywację, idziemy dalej. Skończyliśmy przyklejanie LEDów. Teraz nadszedł ten czas, aby odpalić je. Niestety nie mogę Wam dać tego zaszczytu, bo z prostych oczywiście przyczyn. Uwaga, boję się. Uwaga. Cudowne. Cudowne, jestem zachwycony. Naprawdę. Opłacało się. Opłacało się włożyć ten trud i dzięki temu pokój stał się jeszcze lepszy. O, super. Super. Yeah! Dobra, w każdym razie skończyliśmy, jestem mega zadowolony i ucieszony, bo naprawdę jest to bardzo fajny efekt. Bardzo się cieszę, że udało mi się to skończyć, nakręcić taki bardzo fajny film i myślę, że potrzeba teraz krótkiego podsumowania. Więc tak, LEDy fajne, 31 zł kosztowało plus przesyłka. Oczywiście tam jest do wyboru, ta przesyłka jest tam, może być nawet dość tania. I tak, klej, nie warto mu ufać, bo jeśli zrobicie tylko na klej, to po jakimś czasie sądzę, że Wam, na pewno Wam po prostu odpadnie, więc trzeba na przykład, tak jak ja, umacniać sobie w większości miejsc taśmą, szczególnie takich, gdzie są na przykład skręty i musiałam tą taśmę RGB po prostu w inną stronę po prostu kłaść niż, no blablabla, inaczej po prostu i przez to trudniej się kleiło, dlatego się odklejało, a bez dodatkowej taśmy lub kleju, no naprawdę nie dałoby się, to wiem. Mam porównanie i na przykład w tym pasku, co kupiłem w Obi, tym, który jest powieszony u mnie pod łóżkiem, no klej był wystarczający i można było go nakleić, ale różnica ceny jest wielka. 120 zł, 30 zł. Myślę, że przydało się coś takiego. Myślę, że efekt jest fajny i naprawdę się cieszę. Fajnie, że to się udało, bo mogło być gorzej, mogło się jakoś tam walić i wpadłem na pomysł właśnie, żeby coś zrobić. A mianowicie, popatrzcie, mam tutaj dwa stoły i właśnie tego się obawiałem. Jak to połączyć, żeby na przykład jak jeden stół mi się przesunie, a tak bardzo często się dzieje, nie wiem czemu, to żeby po prostu ta taśma nie odpadła, nie rozerwała się, nie oderwała się od blatu, wpadłem na pewien pomysł. Popatrzcie, tutaj są dwie takie przerwy i je zakleimy taką oto taśmą.
właśnie, jest już zrobione, fajnie wszystko. Teraz można się tylko cieszyć. No i to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. A, jeśli chcielibyście kupić takie LEDy, bo przekonałem Was, no to macie linka oczywiście w opisie tej aukcji, bo kupowałem to na Allegro. Znaczy to nie jest aukcja, ale tak się chyba mówi. I możecie coś takiego zakupić. Do siebie, do domu, możecie gdziekolwiek je sobie zamontować. No, no tak. No, a pilot, co do pilota nie mam zastrzeżeń, bo jest naprawdę, naprawdę ma dużo funkcji. I to jest fajne, fajniejsze od tamtego pilota. No jak mówiłem, to wady i zalety wszystkiego. Dobra, dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i koniecznie zostawcie łapkę w górę, bo dużo się nad tym filmem napracowałem. I zostawcie subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. I to chyba wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Do zobaczenia w cięciu.